Witajcie kochani na kanale Prawda o Prawdzie. Kolejna część odnośnie pedofilii. Od wczoraj wrze w internecie na temat wypowiedzi członka ciała kierowniczego. Ja bym chciał wam pokazać dwa krótkie filmiki z YouTube'a. Najpierw wypowiedź członka ciała kierowniczego. Ja nie będę tutaj go omawiał, ponieważ mój brat w walce LR Elda na swoim kanale dokładnie go omówił. Ja tylko chcę zwrócić uwagę na ten fragment, pierwszy, początkowy. Think about the apostate-driven lies and dishonesties that Jehovah's organization is permissive toward pedophiles. I mean, that is ridiculous, isn't it? No, on tu mówi, że te odstępcy właśnie fałszywie oskarżają organizację o to, że ukrywa pedofilów. On mówi, że to jest niedorzeczne. I tu za chwilkę będzie też w tym filmiku wypowiadał się prawnik reprezentujący Towarzystwo Strażnica, w jaki sposób ochraniają oni dzieci. If anybody takes action against someone who would threaten our young ones, jeżeli ktokolwiek podejmuje jakieś działania i akcje w ochronie młodych ludzi, tych dzieci molestowanych, to tylko and takes action to protect our young ones, it's Jehovah's organization. We reject outright such lies. In one of the dozen lawsuits I've been following, Watchtower. To jest fragment tego reportażu, który ja już wcześniej omawiałem odnośnie pedofilii, że tych spraw jest setki na całym świecie. I tu jest ta wypowiedź tego prawnika. Our supervisor, Richard Ash, was asked if the organization has a responsibility to protect children from abuse. But within the congregation, ours is a spiritual protection. When we're talking about physical protection. To jest bardzo istotne. On tu mówi, że Towarzystwo Strażnica i w zborach mają obowiązek na duchową ochronę tych dzieci molestowanych. Nie mają obowiązku fizycznej ochrony tych dzieci. On mówi, że to należy do... że to jest zajęciem władzy, żeby ochraniać fizycznie te dzieci. Więc jeżeli przychodzi ci dziecko i mówi starszemu, że ktoś mnie dotyka, ktoś mnie zgwałcił, to oni biorą Pismo Święte do ręki i duchowo wspierają taką osobę. A fizycznie nie wezmą telefonu 997 czy 112 i nie zadzwonią na policję. Bo oni, organizacja Jehowy w sposób duchowy wspiera swoich członków i chroni dzieci. Bardzo uwielbiam tego członka ciała kierowniczego za jego nadmimikę. To po prostu jest... jakbym oglądał Jima Carrego w masce albo w jakimś filmie, nie? Ale fizycznie my nie będziemy ochraniać dzieci. Ach. To w ogóle... brak słów na postępowanie kogoś takiego. Można zarzucać kłamstwo, gdzie toczy się setki procesów na całym świecie. Dziesiątki tych starszych siedzi w więzieniu za to. Towarzystwo Strażnica za ostatnie 2 lata zapłaciło $55 milionów odszkodowań dla ofiar za to, że ukrywali to. Gdzie tu jest kłamstwo? Teraz w takim skrócie pokażę wam tylko kilkanaście spraw. Przygotował to Eric z JW Struggle. Bardzo fajny blog internetowy, polecam. To jest taki krótki, 2,5-minutowy filmik. Zachęcam do oglądania. I tu jest pierwsza sprawa. Świadek Jehowy w latach 80. Właśnie molestował seksualnie dzieci. Następny. Jehovah's Witness Leaders. Że to jest następny właśnie przywódca świadków Jehowy, który dopuszczał się takich czynów. Tu jest jego zdjęcie. I tu jest właśnie powiedziane, że on musiał, że to był obowiązek Boży do utrzymywania w sekrecie
tych wszystkich tych przestępców seksualnych. Jest kosmos. Następny, poszukiwany, starszy świadków Jehowy. W Carpinteria Congregation, czy w zborze Carpinteria, to jest Santa Barbara, County Sheriff, Lee Gonczy za nim. Następna sprawa, proszę. Aaron Hutchinson. Następna sprawa, proszę. 16 lat więzienia. My to wszystko wymyślamy. Ja po prostu siedzę w domu, kombinuję, wymyślam, robię fałszywe strony internetowe, fałszywe wiadomości, fałszywe akty, wszystkie dokumenty z sądu, filmiki internetowe, fałszujemy listy gończe. To po prostu my, odstępcy, to robimy. Proszę, nawet kobieta skazana coś od świadków Jehowy. To jest czad. Za dwa gwałty. To jest brytyjski pedofil. To jest były właśnie starszy świadków Jehowy, 14-letniego chłopca. To jest ta bardzo znana sprawa właśnie, o której mówiłem, w której Gerhard Loesch miał wystąpić, natomiast złożył taką deklarację. Jak dużo może ich być? Pytanie do świadków Jehowy. Ja rozumiem, gdyby to była jedna sprawa, no można powiedzieć, to wymyślili. Ale czy jest coś jeszcze? Strażnicy federalni polują na właśnie pedofila. A to największa wypłata, 28 milionów dolarów. Że to jest największe zadośćuczynienie dla pojedynczej ofiary w molestowaniu seksualnym związanym z religią w kraju. Czyli największe odszkodowanie zostaną wypłacone ofiarom molestowania wśród świadków Jehowy. Nie w katolickim kościele, nie w protestanckim kościele, tylko świadkowie Jehowy są na pierwszym miejscu, największe. Także gratulujemy. Mam nadzieję, że będą jeszcze większe te odszkodowania. I to jest taki filmik. Bardzo fajny skrót przygotowany. Myśmy rozmawiali z Erikiem, mogliśmy wykorzystać ten filmik w naszych prezentacjach również, więc bardzo mu dziękujemy za to. Ktoś powie, tak, ale to nie ty przygotowałeś. Nie, ja przygotowałem, ale mogliśmy skorzystać z pracy innych, ponieważ ja nie znam się tak dobrze na grafice jak Erik. Erik jest z zawodu reżyserem filmowym w Kalifornii, więc on to bardzo fajnie przygotował, bardzo mu za to dziękujemy. Natomiast każdy może sobie wygooglować
te strony można, oglądając ten filmik, nacisnąć pauzę i sobie obejrzeć dokładnie. Na zakończenie chciałem was wszystkich troszkę zachęcić do edukacji. Jest cała strona poświęcona ofiarom pedofilii. Jest to stowarzyszenie Silent Lambs, czyli Milczenie Owiec. I na tej stronie, to jest silentlamps.org, są wszystkie informacje na temat przestępców seksualnych w organizacji Świadków Jehowy, na tym, w jaki sposób pomóc, w jaki sposób skontaktować się. Cały czas wychodzą nowe sprawy. Tu jest wszystko opisane po kolei i możecie sobie dokładnie poczytać. Jest tego naprawdę multum. Ja tego tak przelecę troszeczkę. I to cały czas na bieżąco wychodzą sprawy. Zachęcam, korzystajcie z tego, silentlamps.org. Tam są wszystkie informacje. To była kolejna część o pedofilii w organizacji mojej ulubionej sekto korporacji Świadków Jehowy. Mam nadzieję, że obecni Świadkowie Jehowy przejrzą na oczy, a ci, co z nimi studiują, mogą pokazać właśnie Świadkom Jehowy, jakie rzeczy się u nich dzieją, że to nie jest wymysł chorych umysłów odstępców, że to jest po prostu prawda. Prawda o prawdzie odnośnie pedofilii. Pozdrawiam serdecznie wszystkich, dużo błogosławieństw. Oczywiście niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa codziennie was prowadzi. Pozdrawiam.